Dzień dobry, witajcie. Dziwiarka w podróży, dziwiarka wiadomo, włóczka, druty. Nie zawsze tego tutaj, bo zostało tylko niecałe 5 dni mi zostało, ale kiedyś z tego coś wydziergam i w tej mojej jeszcze, w moich zapasach włóczkowych kangur w kapturze, to on, główny sprawca tego odcinka programu filmiku naszego pobyt w kolonii we Florencji. To są 2 punkty w roku obowiązkowe. Także ja pierwszy raz tutaj na takich targach byłam na początku dziewiarki. Dziewiarka w podróży wita się z Wami. W różne miejsca jeździmy, szukając spokoju, odpoczynku, krajobrazów, zieleni, jezior, gór, wszystkiego, co dusza zapragnie, gdzie można to znaleźć. Między innymi znaleźć można w Wiżajnach, w maleńkiej miejscowości, dokładnie poprzekątnej od Wrocławia. Dużo kilometrów, prawie 700. Warto tu jechać dla wszystkiego, co tu się znajduje. Znajduje się tutaj agroturystyka Marysi Jantka Łączkowskich. Miejsce, w którym pośród gospodarstwa możemy poczuć się jak u siebie w domu, spróbować przepysznej kuchni Marysi, która z wielkim sercem podaje wszystko, co wyhoduje u siebie w ogrodzie. Pagórki, jeziora, czyste jeziora, niewielkie, choć właściwie w pobliżu tutaj jest jezioro Hańcza, które jest największe tutaj, w tym miejscu, ale też najgłębsze w całej Polsce. O tym będzie w innym odcinku o jeziorze Hańcza. A teraz ja tak anonsuję, że dziewiarka jeździ w różne miejsca. Wiżajny, Góra Zamkowa, Góra Cisowa, Góra Leszczynowa. Teren, w którym wieży widokowych jest całe mnóstwo, a ja w tym wszystkich miejscach dziergam. Rzecz, którą mam teraz na sobie, to jest rzecz wydziergana, która nazwałyśmy to poncho, komin, szalik. Można to nazywać w różnych konfiguracjach słownych. Jest to właśnie taki otulacz, który może być zszyty, może być na guziki. I to akurat, co mam na sobie, wydziergała Julia. Moją wersję zobaczycie innym razem, a ponieważ Julii ze mną nie ma, a jest poncho, więc je Wam pokazuję. W Wiżajnach, tym małym miejscu, gdzie ładujemy akumulatory, ponieważ tutaj wszystkim gościnnością, życzliwością, krajobrazami możemy sycić się atmosferą. Za tę uwagę bardzo Wam dziękuję i do następnego razu, a gdzie zobaczycie. Każdego dnia mogę mieć za plecami inne jezioro, inny las, inną łąkę, inne gospodarstwo. Miejsc do odkrycia mnóstwo. Trzeba by spędzić naprawdę wiele czasu, by poznać dokładnie Suwalszczyznę. Ja Wam pokazuję takie moje ulubione skrawki tego terenu, a za plecami mam wyjątkowe jezioro. Jest to jezioro Hańcza, jesteśmy w miejscowości, którą poznałam dzięki Marysi Łączkowskiej, Przełomka. Pewnie byśmy tutaj nie trafili, nie wiedzieli, że skręćcie w lewo, za drugim drzewem, w prawo i dojedziecie do jeziora. Jesteśmy właśnie nad jeziorem Hańcza. Najgłębsze jezioro w Polsce, miejscami może mieć nawet ponad 108 metrów głębokości. Wyjątkowa fauna i flora. Wyjątkowe dno, i czystość, przejrzystość wody, które pozwala na nurkowania. Z jednej strony jeziora jest klub nurkowy i tam można sobie zbadać Hańczę od drugiej strony, że tak powiem. My tego nie robimy, jednak zdecydowanie wolę życie nad wodą niż pod, więc podziwiam i jezioro, i to, co nas otacza, a otacza naprawdę niezwykła, czysta, nieskażona przyroda. Gościnni ludzie, to jest pewne jak w banku, pyszna kuchnia z każdej strony. No i dzieliny, wiadomo, że jeżeli dziewiarka gdzieś podróżuje, to koniecznie ze swoimi dzianinami ukończonymi, dla których znajdujemy jej tło, a tym razem jest to jezioro Hańcza i robótki w trakcie, a bywa, że i robótki skończone. O robótce skończonej powiem Wam w innym razem, z innym tłem, bo te okolice obfituje w piękne plenery do pokazywania dzianin. Jeszcze dorzucę, że w Przełomce znajduje się Góra Leszczynowa, a na tej Górze Leszczynowej piękna, nowa, pachnąca nowością Wieża Witokowa. Z tej Wieży Witokowej jest niesamowity, piękny, brakuje przymiotników do określenia, jaki widok na jezioro Hańcza. Z każdej strony można podziwiać to jezioro, a przy takiej pogodzie, która jest słoneczna, wszystko jest piękniejsze i wydaje się optymistyczne. No to wiadomo, że zawsze słońce wpływa pozytywnie na wszystkich, na to, co nas otacza, tak też. Także to jest dziwiarka w tej z jeziorem Hańcza za plecami, a co będzie jako tło dla dzianiny, zobaczycie same. Inne tło, inna dzianina, tylko Mariolcia ta sama. No i dalej jesteśmy w Przełomce, ale teraz widzicie za plecami pole uprawne z owsem. I ja Wam chciałam pokazać w związku z tymi pięknymi okolicznościami przyrody chustę, którą tutaj właśnie ukończyłam. Jest to chusta wydziergana z jednego motka włóczki firmy Noro. Jest to włóczka Sonata Shima, którą miałam przewiniętą w kłębuszek już rok temu, ale pomysłu na nią nie było. Opowiadam, to jest takie, jak powstało, jak to doszło, że narzuciłam oczka na druty. Motek był przewinięty, ale po drodze była dostawa włóczki Make It Tweet od firmy Rico Design, którą się dodaje do innej włóczki, jakiejś bazowej. I wtedy pomyślałam sobie, że to mi idealnie pasuje tą kolorystyką w brązach do tej Sonaty Shima i do bawełny Echt, czyli wiadomo, że powstała chusta, która jest bardzo lekka, waży około 160 gramów. Nie ważyłam, ale to jest na podstawie zużycia włóczek. Jeden motek Echta w kolorze numer 24, jeden motek Sonaty Shima i niewiele z motka mi zeszło włóczki Make It Tweet. Druty numer 4. I to jest chusta z jednego motka, ukończona przeze mnie w Przełomce, moczona w Hańczy, bo wiadomo, że jak dziewiarka skończy dzianinę, to w trybie natychmiastowym musi ją namoczyć, ułożyć. No tak, ułożyć. Gdzie? No była układana na trawie. Zenon dzielnie pilnował wyschnięcia dzianiny. Jest to chusta niewielka, ale chusta w sam raz do tego, bo to jest bawełniana chusta, która latem się bardzo przydaje i kiedy jest chłodno, wiatr wieje, a wiatr wieje na Suwalszczyźnie bardzo często, więc nawet gdy jest ciepło, a wiatr wieje, to jest zimno, więc tę chustę się nosi, o właśnie tak, to jest taka akuratna chusta tej wielkości do zarzucenia wokół szyi, żeby można było jednak mieć trochę ciepła wokół szyi. Dzianiny. Ja uwielbiam dziergać w Przełomce nad Hańczą. To jest takie miejsce, które zawsze synonim spokoju to jest dla mnie właśnie Przełomka i jezioro Hańcza z tymi łąkami, z tymi roślinami, z tym lasem, w którym akurat teraz są pewien wysyp kurek, więc jest każdego dnia co robić. Oczywiście, że dziergać, szukać pomysłów, ale też tak się resetować od miasta, od pośpiechu, który towarzyszy nam pewnie każdemu z nas każdego dnia. Ja nie ustaję w zmianie tła za plecami, więc któż wie, gdzie będzie następne tło i następna dzielina. Się zmieniło. Jesteśmy na trójstyku trzech granic. Polski, Litwy i Rosji. Trzy państwa stykają się, trzy kultury i ale Dźwiarka jest tutaj, w takim miejscu, w którym nie ma tłumów, jest cicho i spokojnie. Z dzianinami. To jest bluzeczka, którą wydziergała Renata. Ja zabrałam tę bluzeczkę na gościnne występy na Suwalszczyznę. Do tego, jak widzicie, idealnie wpasowała się chusta z włóczki Sonata Shima. To tyle o dzianinach w tych pięknych krajobrazach. A jeszcze właśnie chciałam wspomnieć o tym trójstyku, że trójstyk tych trzech granic nazywa się Wisztyniec. I jest to jeden z 6 trójstyków, które posiada Polska wokół swojej granicy. Dużo jest do zwiedzenia miejsc, dużo do przejścia ścieżek, dużo tła różnego możemy mieć podróżując. A wszędzie towarzyszy włóczka, druty i Jeździwiarka. Myślę, że z tego miejsca, a chociaż nie, bo jak widzicie, na sobie mam co mam, ale ja w garści trzymam jeszcze włóczkę i druty. Jest to moja duża próbka z włóczki Akari numer 43. Jest to włóczka firmy Noro, japońskiej firmy. Jest to mój 3. kolor, który przerabiam, bo Akari wciąga i tak naprawdę wciąga w kolorystyka tego motka 43. Idealnie wpasowała się w kolorystykę motyla, który dzisiaj usiadł mi na drutach i dokładnie te same kolory miał na sobie. Także to jest takie kolory natury, można by powiedzieć. Paradise, Sonata Shima, Akari się dzierga, trójstyk. Któż to wie, gdzie będzie, skąd będzie następna nasza relacja, bo podróżujemy. Dziękuję bardzo za uwagę. Zmiana tła, Dziewiarka. No właśnie, któż wie, gdzie teraz jesteśmy? Śmieszna historia, ponieważ szukając Góry Rowelskiej jako ostatniego tła do dzianiny, do pokazania dzianiny, trafiliśmy, powiedziałabym, że za Suwalszczyznę, czyli województwo warmińsko-mazurskim, na styku z Suwalszczyzną, na punkt widokowy, wieżę widokową, nowoczesną, ładnie wykończoną, widać, że pachnie nowością, w miejscowości Pobłędzie. To jest miejscowość pomiędzy jeziorami, co widać z tego punktu widokowego, że pomiędzy pagórkami schowane, ukryte są małe jeziorka. To jest właśnie to, co ja bardzo kocham w tym rejonie, że pomiędzy lasami poukrywane są jeziora. Nazwa miejscowości Pobłędzie, ogólnie wszystkie nazwy miejscowości, jakie tutaj się mija, wywołują u mnie uśmiech na twarzy i jak nie kochać Pobłędzie, Pobądzie, Antosin, Dziadówek, Wiszgóry, no już nie wspomnę o cudownych Wiżajnach. Tyle tytułem tego, gdzie jesteśmy, czyli Wieża Witokowa w miejscowości Pobłędzie. A ja tutaj wniosłam na tę wieżę widokową, poza tym, co mam na sobie, czyli bluzeczka z włóczki Linello z 2 motków. Mam nadzieję, że znalazłam jej piękne tło. To przyniosłam tutaj bluzeczkę do pokazania z włóczki Silk Color. 2 motki włóczki Silk Color, to jest przód i tył. A cała reszta, czyli wykończenie góry, to jest włosek Moheru Lux połączony z buretą. Idealnie się zgrały grubością. Silk Color równa się bureta plus Moher Lux. Na tych samych drutach dziergane. Wzór ażuru panelowego jest na naszym kanale na YouTubie. Także jest wiedza, jak to zrobić. W Dziewiarce jest włóczka, z której można to zrobić i zachęcam Was do zainspirowania się, do stworzenia swoich własnych wersji kolorystycznych z tej bluzeczki. Panel, który jest na przodzie i na tyle, wykorzystałam na rękawach, wykorzystując również całą resztkę, jaka mi została w włóczki Silk Color, czyli 2 motki Silk Color, jeden motek włóczki Moher Lux i niewielka część cewki jedwabiu surowego bureta. Taka oto jest ta bluzeczka. Wieża Witokowa ma to do siebie, że mocno wieje i to jest odczuwalne i widoczne teraz na filmie. Tła były zmieniane, dzianiny były zmieniane, my się przemieszczaliśmy po to, by Was inspirować, zachęcać do ruchu, do podróży małych, dalszych, do zwiedzania okolic. Akurat trafiliśmy na Suwalszczyznę, w tym momencie jest to styk suwalskiego, czyli województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie i my tutaj, Edziewiarka tutaj. Za Waszą uwagę, za oglądanie moich dzianin bardzo Wam dziękuję. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i bądźcie na bieżąco, co słychać w Edziewiarce, bo zawsze dużo słychać. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!